Twój występ na Igrzyskach Olimpijskich. Czy uważasz, że półfinał to był szczyt Twoich obecnych możliwości? Nie, uważam, gdyby wszystko zagrało, to śmiało mógłbym chłopakami walczyć o finał, ale no mówię, to był sezon taki testowy. No pierwszy raz tak zacząłem biegać i to wszystko było celowane jednak w Amsterdam w tym roku. I dlatego no, już do Rio walczyliśmy, jak się dało, to drugą szczyt formę odbudować. No ale starczyło to tylko na 13.50 i 14 miejsce niestety. No tak. Rekord Polski Artura Nogi wynosi 13.26. Twój rekord Polski jest wolniejszy jedynie o 0,06 sekundy. Czy Twoją ambicją jest pobić rekord Polski w przyszłym sezonie? Oczywiście, że tak. Trzeba tyle biegać w tym sezonie będzie. Ale spokojnie, jak zaczniemy od hali i tam spróbujemy swoich sił. Mówię, marzy mi się 7000 złamać na hali. Te walczyć o finał Mistrzostw Europy w Belgradzie, które będą. A jak oceniasz swoje możliwości, swoje szanse na Mistrzostwach Świata w Londynie, które się odbędą w 2017 roku? Czy finał to może być Twój realny cel? Jak najbardziej, tylko wszystko zależy teraz od sezonu przygotowawczego, jakie będą padną decyzje, jakie tam będą, no jak to będzie wyglądał mój proces przygotowawczy. Jeśli wszystko dobrze zagra, to myślę, jak najbardziej będę walczył o rekord Polski i o wejście do finału w Londynie. Element to ostatni start? Niestety nie. Jeszcze pojawię się dla klubu na lidze i przecież mi menadżer potwierdził, że jeszcze zagrać będzie ten start. No tam postaram się jeszcze troszkę z tego gazu złapać, bo tutaj po tym podróży z Rio było ciężko jednak. Strasznie tu podki skakałem, aż mi tak wstyd było, że lecę do góry, chcę niżej do ziemi łapać, a kurde, odbija mnie i odbija. Czy trener Paweł Rączka odegrał przełomową rolę w karierze Rzeczykiela? Na pewno miał wpływ na to, na mój wynik. To była składowa wielu osób. Pracowałem z terapeutą bardzo mądrze. I kadrowy trener był, i oczywiście Paweł Rączka. Bo to wymienił po nazwisku wszystko. Po nazwisku? No to był Łukasz Wilgowski z fizjoklubu. Był Cezary Markuszewski, trener kadrowy. Paweł Rączka, trener mój klubowy. No i ze wszystkimi współpracowałem w tym sezonie. I to wszystko się, każdy swój jakby 5 groszy włożył tego mojego wyniku. I oczywiście rodzina, moja dziewczyna Aneta, mama, babcia, też wszyscy kurczę. Jak się daje karierę sportową godzić ze studiami na Politechnice? Ciężko, dlatego jeszcze tym inżynierem nie jestem, aczkolwiek mógłbym być, bo 4 lata trwają studia inżynierskie do moich 8 semestrów, ale musiałem po drodze studiów brać 2 urlopy w tym roku, żeby jednak tą formę igrzyska zbudować. Aczkolwiek no bardzo chcę być za rok już inżynierem tytułu. Zostało mi już naprawdę niewiele, zostało mi za 3 egzaminy, napisać pracę dyplomową, inżynierską i będę nim. I wtedy już tylko płotki. I wtedy już tylko płotki, zgadza się. Płotki, aż będę spełnionym sportowcem, wtedy się zajmę branżą budowlaną. A co musi się stać, żeby był spełnionym sportowcem? Jakie sobie takie cele stawiasz? Myślę, po tym sezonie mogę śmiało stawiać sobie jakieś wysokie cele, bo z tego, co czuję organizm, czuję, że na pewno stać mnie będzie na bieganie poniżej 13.30, a nawet możliwe 13.20. I jeśli tak będę biegać, to chcę sobie celować medale Mistrzostw Europy i finały Mistrzostw Świata. A może i nawet medale Mistrzostw Świata, no bo w Rio 13.26 tych medalu było. To by jest jak najbardziej w moim zasięgu. A wtajemniczeni mówią, że jeśli chodzi o stadion w Rio, to myśli, że tam czuć jak u siebie w domu z Jasią Jóźwik, bo jest identyczna nawierzchnia na Wólewie w Warszawie. Tak? Nie wiedziałem. Czuliście tego. Nawet nie dowiedziałem się tego. Nie, tutaj. Czułem się dobrze. Dlatego mówię nawet fajne, jak kręciłem wynik, bo 13.50 to nie jest jakiś najgorszy w mojej karierze. To jest chyba za 4 wynik możliwe, coś takiego. Dlatego jestem bardzo zadowolony z mojego występu w Rio, aczkolwiek ja mówię, jak człowiek wiedział wcześniej, to może jakby zaraktował do celowej imprezy jako igrzyska i wyszykował tam szczyt formy, a nie w Amsterdamie. Dlatego szkoda, że w Amsterdamie nie było medalu, bo jak najbardziej w finale czułem się na to. Moje własne błędy popełniłem i skończyłem się na 4 miejscu tam. To był też chyba taki najbardziej intensywny dla Ciebie rok, prawda? Bardzo intensywny i psychicznie, i fizycznie, bo ciężko było. Wszystko do kupy złożyć, jak mówiłem, aż 3 osoby pracowały nad tym sukcesem. Ja byłem takim trochę w tym środku tego wszystkiego, tego bałaganu. I musiałem walczyć, tak, musiałem to wszystko wytrzymać psychicznie i no, udało mi się to i dlatego mam takie wyniki w sezonie. A inżynier Cipier, gdzie ma zamiar mieszkać na stałe? No planuję chyba jednak zostać w Warszawie. Chyba jednak tak.
Aczkolwiek, no nie wiem, czy mogę mówić, a co nie chciałbym mówić. Śmiało, no śmiało. Ja trochę w Białymstoku, ale dziewczyna pewnie nie będzie chciała do Białegostoku. Nie. Fajnie przyszła żona. A to warszawianka czy podlaszanka? Sandomierzanka. 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 Tak, no to pół drogi. Tak, tak pół drogi. Jesteśmy, dlatego jesteśmy oboje szczęśliwi, że i tu mamy blisko. I na Warszawa jest fajnym miastem, dużo możliwości daje. No to trzeba było Karolinę Kołeczek poderwać. Na miejscu w Sandomierzu i w ogóle trening pospolny. No bym tu może jakiś błony był, Boże. No jestem bardzo szczęśliwy z obecną dziewczyną i dlatego mi się wydaje, że to nie był błąd. No to życzymy sukcesów na każdym polu. Dziękuję bardzo wszystkim. Dziękujemy za dzisiejszy wizytę. Dziękujemy.